Więcej interesujących artykułów znajdziesz na gazeta.pl. Stacja TVP poinformowała na Facebooku o śmierci Pawła Nowisza. Aktor zadebiutował na deskach Teatru Polskiego w Bielsku-Białej 10 września 1964 roku, a dwa lata później otrzymał nagrodę dla młodego aktora za rolę księdza w Dziadach na Fał i Kaliskich spotkaniach teatralnych. Jego kariera z czasem nabrała tempa. Nie żyje znany aktor Paweł Nowisz. Grał w Killerze i Barwach Szczęścia. Paweł Nowisz wystąpił w wielu znanych produkcjach, m.in. Chłopaki nie płaczą, Killer, tu zagrał niezapomnianego Waldka na Cargo, 40-latek. 20 lat później, a także w drugiej i trzeciej części kultowego filmu Kogel Mogel. Ostatnio grał w serialach. Widzowie mogli go oglądać w Blondynce i Barwach Szczęścia. Trudnym do wyrażenia żalem zawiadamiamy o śmierci pana Pawła Nowisza, wybitnego aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego, naszego przyjaciela. Mieliśmy zaszczyt pracować z panem Pawłem na planie naszego serialu, w którym od lat tworzy niezapomnianą postać Fryderyka Struzika. Będziemy wspominać tę wspólną pracę z sentymentem i podziwem dla talentu i osobowości pana Pawła. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim, czytamy w pożegnalnym wpisie na fanpage'u Barw Szczęścia. Wzruszającą wiadomość na Facebooku opublikowała również scenarzystka i producentka filmowa Ilona Łepkowska. Bardzo smutna wiadomość. Zmarł Paweł Nowisz. Na premierę czeka wciąż Koniec Świata, czyli Kogel Mogel 4 z jego udziałem. Odbędzie się już niestety bez niego na scenie, pozostanie tylko na ekranie i pamięci widzów. Paweł Nowisz miał 81 lat.